Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Piotr Pawlicki, Falubas, Zielona Góra. Porażka w derbach. Proszę najpierw ocenę całego spotkania i chyba opis dwóch faz tego meczu, tak? Bo zaczęło się nie najlepiej, a skończyło się nie najgorzej. Jakby jadąc tutaj wiedzieliśmy o tym, że Stal Gorzów jest bardzo mocną drużyną u siebie. Co mam powiedzieć? No walczyliśmy z całych sił, zabrakło punktów. Gorzów okazał się lepszy w dwóch meczu. I tyle, gratulacje dla nich. A co się działo z Falubasem w pierwszej fazie spotkania? No, panu chyba szło, natomiast koledzy nie najlepiej. Część przynajmniej kolegów. Tak, problemy z tołem były? Co się działo z Falubasem? To by musiał pan zapytać kolegów. Dobra. No, Ekstraliga ogólnie jest bardzo wyrównana, mocna i Gorzów był u siebie. Od początku, jak było widać po punktach gdzieś tam tej prędkości, no nie mieliśmy odpowiedniej. I później trzeba było gonić. No, jakby cały przebieg meczu wydaje mi się, że można być zadowolonym z tego, że walczymy w każdym meczu o każdy centymetr toru i nie poddajemy się. Cały czas wierzymy, że play-offy będą, a minimum utrzymanie, więc co mam powiedzieć więcej? Chyba powiesz o swoim występie. Jest pan zadowolony z siebie dzisiaj? No nie, jakby jedna wygrana biegowa i wpadka w 13 biegu. Nie do końca. Oceniałbym ten wynik indywidualny na 3 z plusem. No ale jakby najważniejsze jest, że czuję, że daję z siebie wszystko i co tylko mogę robię na torze, więc czasami po prostu te decyzje odnośnie ustawień nie są trafne. No i tych wygranych biegowych dzisiaj zabrakło. Co o ostatnim wyścigu? Może pan parę słów powiedzieć? Bracia Pawlicy mogli jeszcze zabrać punkt stąd do Zielonej Góry. Tak nie udało się? Jakieś ustalenia były przed meczem, jak macie, przed biegiem, jak macie jechać? Czy jedziemy i co się da, to się da? Raczej nie rozmawialiśmy. Czasami takie rozmowy też nie do końca dobrze wpływają. Każdy jest skoncentrowany bardzo mocno. Wiedzieliśmy, o co jedziemy. No, Andres Thompson bardzo dobrze wyjechał z tego pierwszego pola, które dzisiaj nie niosło. Taki żużel. Przegraliśmy, trzeba zrobić punkty teraz u siebie na torze i... no i tyle. Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol.